świnka Peppa. To mój młodszy brat Jacek. To świnka mama. A to świnka tata. Świnka Peppa. Mgła. Peppa i Jacek wybierają się na plac zabaw. Chcecie jechać samochodem? Nie, lepiej chodźmy pieszo. Pewnie, przecież to bardzo blisko. Z domu widać plac zabaw. O, no dobrze, przespacerujemy się. Za mną, kochani. Idziemy na plac zabaw, idziemy na plac zabaw. Ojej, gdzie zniknęło niebo? Nic się nie stało, to tylko mgła. Co to jest mgła? Mgła to prawie to samo co chmura, tylko na ziemi. Jest wyjątkowo gęsta. Nie widzę własnych butów. Może lepiej będzie wrócić do domu? Tak, innego dnia pójdziemy na plac zabaw. W takiej gęstej mgle trudno znaleźć drogę do domu. Zaraz, w którą stronę mamy iść? Zabłądziliśmy, tato Chrumku? Ho, 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 ależ skąd? Przecież znam tutaj każdą ścieżkę. Chodźmy tędy. Skąd tu wzięło się to drzewo? Tata Świnka wpadł na drzewo. Nic ci się nie stało? Nie masz guza? Nie, wszystko w porządku. Idziemy. Kochanie, na pewno dobrze znasz drogę. Oczywiście, zaufaj mi. A jeśli już nigdy nie znajdziemy naszego domu? Ohohoho, spokojnie, nie martwcie się, dzieci. Jesteśmy w naszym ogrodzie. O, to kaczki. Dzień dobry, kaczuszki. Zgubiłyście swój stawik? My też zabłądziliśmy. Ale nie zabłądziliśmy. Doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Do zobaczenia, kaczki. Trzymam kciuki, żebyście znalazły stawik. I tak tata znalazł stawik. A to szczęście. Tak, po prostu łód szczęścia. Słyszysz? Kaczki mówią, że ci bardzo dziękują. Cała przyjemność po mojej stronie. A teraz poszukajmy naszego domu. Na pewno trzeba iść tędy. Koko! Cicho, słyszeliście to? Tak, wydawało mi się, że ktoś woła. Witajcie! To pani Królik z Rebeką i Dyziem. Cześć, Peppo, zabłądziliśmy. Cześć, Rebeko. My też zabłądziliśmy. Chcieliśmy pójść na plac zabaw. My tak samo, ale przez tę mgłę nie możemy trafić. Ja was poprowadzę. Zapraszam do nas, dopóki mgła nie zniknie. Kochanie, jesteś pewien, że teraz dobrze idziemy? Tak, oczywiście, że jestem pewien. Za mną. Zadarłaś! Aha! To wzgórze, na którym stoi nasz dom. Zaraz napijemy się herbaty. Ura! Tu gdzieś zaraz powinny być drzwi. Zamiast drzwi jest drabina. To dziwne. Nie pamiętam, żebym w ogrodzie zostawił drabinę. Niech to żuczek kopnie. Czy stamtąd widać, gdzie jesteśmy? Tak, i to doskonale. Ho, 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 ho. Tato, powiedz nam, co widzisz? Najlepiej zobaczcie sami. Dobrze. O, rety. Ojej, znowu wszystko dobrze widać. Mgła zaczęła opadać. Jesteśmy na placu zabaw. Hurra! Hurra! Jesteśmy na placu zabaw, jesteśmy na placu zabaw. Hopsa, hopsa. Mamo, mamo! Jesteśmy na placu zabaw. To bardzo dobrze. Chociaż wydawało mi się, że szliśmy do domu. Mnie też. A więc może trochę zabłądziliśmy w tej mgle. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Jakub Milęcki. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Lucyna Malec, Magdalena Wacylik, Robert Tondera, Mateusz Krasowski.